Czego uczy mnie Biblia w Ewangelii według Łukasza w rozdziale 19 w wersetach od 11 do 27? Gdy oni słuchali tego, powiedział im jeszcze podobieństwo, dlatego że był blisko Jerozolimy, a im wydawało się, że wkrótce ma się objawić Królestwo Boże. Pewien człowiek szlachetnego rodu pojechał do dalekiej krainy, żeby objąć dla siebie królestwo i powrócić. Zawołał 10 swoich sług, dał im 10 min i powiedział do nich: inwestujcie je, aż przyjdę. Jego obywatele nienawidzili go i wysłali za nim wiadomość: nie chcemy, aby on królował nad nami. Gdy wrócił, po przyjęciu królestwa, rozkazał przywołać do siebie te sługi, którym dał pieniądze, aby się dowiedzieć, ile każdy zyskał na inwestowaniu. Przyszedł pierwszy, mówiąc: panie, twoja mina zarobiła 10 min. Powiedział mu: dobrze, sługo dobry. Dlatego, że byłeś wierny w najmniejszym, miej władzę nad 10 miastami. Przyszedł drugi, mówiąc: panie, twoja mina zarobiła 5 min. Temu też powiedział: bądź nad 5 miastami. Następny przyszedł, mówiąc: panie, oto twoja mina, którą miałem schowaną w chustce. Bałem się ciebie, że jesteś człowiekiem srogim, że podnosisz, czego nie położyłeś, i żniesz, czego nie posiałeś. Powiedział mu: za słowa z twoich ust sądzę cię, zły sługo. Wiedziałeś, że jestem człowiekiem srogim. Podnoszę, czego nie położyłem, i żnę, czego nie posiałem. Dlaczego nie oddałeś moich pieniędzy do banku? Po powrocie odebrałbym je z zyskiem. Powiedział tym, którzy stali obok: weźcie od niego tę minę i dajcie temu, który ma 10 min. Powiedzieli mu: panie, ma 10 min. Powiadam wam, że każdemu, który ma, będzie dane, a temu, który nie ma, i to, co ma, będzie odjęte. Ponadto, moich nieprzyjaciół, którzy nie chcieli, abym królował nad nimi, przyprowadźcie tu i zabijcie ich przede mną. Przez podobieństwo to Pan Jezus pokazuje swoim słuchaczom, że nie wszystko będzie się działo tak, jak przypuszczali. On sam był krótko przed swoim powrotem do nieba, gdzie miał objąć panowanie. Daje im do zrozumienia, że później powróci, aby dochodzić swoich praw. W czasie jego nieobecności jego słudzy, ci, którzy go przyjęli podczas pierwszego pobytu na ziemi, mają pomnażać powierzone im talenty. Żydzi jako naród odrzucili Pana Jezusa. Przez ukamienowanego Szczepana wysłali za nim poselstwo o ostatecznym odrzuceniu jego rządów. Dowiadujemy się o tym z Dziejów Apostolskich, 7 rozdziału, od 51 do 60 wersetu. Ludzie twardego karku i opornych serc i uszu, wy zawsze sprzeciwiacie się Duchowi Świętemu. Jak ojcowie wasi, tak i wy. Któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Wy, którzy otrzymaliście zakon,
jak wam go dali aniołowie, a nie przestrzegaliście go. A słuchając tego, wpadli we wściekłość i zgrzytali na niego zębami. On zaś, będąc pełen Ducha Świętego, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I rzekł: oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na niego. A wypchnąwszy go poza miasto, kamienowali. Świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca, zwanego Saulem, i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A padłszy na kolana, zawołał donośnym głosem: Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Dla niewierzących pozostaje jedynie sąd. Werset 27. W Ewangelii według Mateusza, w 25 rozdziale, od 14 do 30 wersetu, każdy ze sług otrzymał zadanie na podstawie posiadanych zdolności. Tutaj każdy otrzymał jednakowe ilości funtów. Nie chodzi tutaj w pierwszej kolejności o to, czy wiernie obchodzę się z tym, co mi powierzono. Decydujące jest to, co zrobiłem z funtem. Nie każdy włożył tyle samo wysiłku, więc zapłata, jaką otrzymali słudzy, różniła się. Wersety 17 i 19 uczą nas, że wynagrodzenie nie ma związku z błogosławieństwami nieba, tylko z rządami w tysiącletnim królestwie. Czy zauważyliśmy, że wierni słudzy nie przypisują sukcesu sobie, tylko temu, który powierzył im majątek? Panie, twój fund przyniósł 6 dalszych. Tylko to, co daje Pan, może przynieść owoc.